Siemanderko wszystkim, zaczynamy pierwszy może mecz na laderze. Słuchajcie, wzięliśmy tą talię, którą mieliśmy w poprzednim odcinku na temat tempu demona, ale troszkę ją zmieniłem. Parę kart zmieniłem z tego, że zauważyłem, że może niekoniecznie będą potrzebne. Wyrzuciliśmy trochę tanich kreaturek, wyrzuciliśmy króla Mukle, a włożyliśmy za to inne karty. Między innymi włożyliśmy sobie Adepta Glewi, który jest za 5 mana i zadaje 4 obrażenia, jeśli nasz bohater zaatakował w tej turze. A dzięki temu też włożyliśmy, żeby mieć większą synergię z tym Adeptem Glewi, włożyliśmy także Uderzenie Chaosu, czyli daje swoim bohaterowi plus 2 do ataku w tej turze, dobierz kartę. Wydaje mi się, że jest to dosyć mocna karta, z racji tego, że daje nam tempo, czyli to, na czym polega cała w ogóle talia, a przy okazji nie tracimy ilości kart z ręki, co jest bardzo istotne, z racji tego, że no jednak dużo kart, z których mamy tutaj, są tanie lub nawet są wyrzucane za darmo, jak na przykład Podwójne Cięcie, i przez to szybko wystopujemy się z ręki. A przy okazji też fajnie działa to z Altruisem, który po prostu dostaje więcej kart do rzucania i zadawania obrażeń. Oprócz tego włożyliśmy także mroźną tkaczkę... Cofnij! Mroźną tkaczkę cienia, która jest neutralnym stworkiem zatrzymana 4x3 i tworzy tempo. Ku zaskoczeniu wszystkich! A z racji tego, że zamraża jednego wroga na jedną rundę. Patrzę na statystyki, jest to bardzo potężny stworek, bo zatrzyma na 4 ataku i 3 HP, to jest naprawdę dużo i tworzy tempo, które naprawdę pasuje. Zastanawiałem się, czy czasem po prostu nie wyrzucić też Kapłanki Furii i włożyć drugą tkaczkę, ale powiem szczerze, jakoś mam takiej, nie wiem, wydaje mi się, że ta karta jest całkiem ciekawa i może wygrywać mirror mecze, a szczególnie, że nie mało kto się jej spodziewa, więc chciałbym jedną zostawić, tak w razie czego, i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to warto go obejrzeć, żeby zacząć, na czym polega talia, zanim skoczymy teraz właśnie w ten drugi mecz i zobaczymy, jak się gra tym już troszkę zupdate'owanym deckiem. No, to by było na tyle. Idziemy na ladder. Pojedynek. Oczywiście wracam do gry, więc zaczynamy na bardzo niskiej randze. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powinna nam szybko chyba znaleźć mecz, co? Bardzo szybko nawet chyba. Ogólnie jeśli chodzi o Demon Huntera, bardzo mi się podoba archetyp talii. Mimo, że jest taki bardzo dosyć, że tak powiem, prostolinijny, ale lubię grać takimi tempodekami. Po prostu fajnie się nimi gra, bo jest dużo kombinowania, a z tego, że dużo używasz kart, które są za małą ilość many, więc wiesz, że możesz wiele rzeczy zrobić w każdej turze. Słuchajcie, ręka jest naprawdę niezła. Na pewno zatrzymamy Skrzydło Cienia i Nadzorcę Satyrów. Jesteśmy jako pierwsi, więc w pierwszej rundzie używamy umiejętność bohatera, zaatakujemy za 1, w drugiej rundzie wstawiamy Skrzydło Cienia, zdobywamy 2 stworki i w trzeciej rundzie wstawiamy Satyra, żeby mieć dodatkowego stworka z przyzwania Satyrów przez Skrzydło Cienia, więc jesteśmy generalnie naprawdę bardzo dużo tempa do przodu. Pytanie teraz tylko, czy zatrzymujemy Czaszkę Gul'dana? Dobierzemy 3 karty do momentu, jak rzucimy Satyra. W tych 3 kartach musielibyśmy dobrać coś, co możemy zagrać w 4 i 5 turze, a potem w 6 turze rzucamy Czaszkę Gul'dana. Ciężka decyzja. Słuchajcie, gramy na Priesta, więc zostawię. Zostawię z tego, że gramy na Priesta. Priest może być troszkę wolniejszym deckiem, więc dobieranie tych kart może być bardzo istotne. Wow! Jaki top deck! Zobaczcie to! Nie dość, że jeden ma na 2-1 stworek, to jeszcze dobieramy kartę. Niesamowite. To właśnie przez keyword wyrzutka, które opisywałem w poprzednim filmiku. Za tego, że jeśli karta jest na lewej i po prawej stronie, no to ma dodatkowy efekt. Dlatego też ważne, nie wspomniałem o tym, jak opisywałem Gul'dana, ale Gul'dana właśnie chciałem zatrzymać dlatego, że jest po prostu po lewej. I wtedy ma ten koszt wyrzutka, więc to jest super. Dobra, atakujemy za 2. Rzucamy już Skrzydło Cienia. Nie atakujemy za 1, bo to nie ma najmniejszego sensu, więc zrobimy sobie koniec tury. Nie zaatakuję też dlatego, że mam Podwójne Cięcie na ręce, więc maksymalnie mógłbym się do 3 ataku tutaj podnieść i wymienić za jakiegoś stworka, co jest bardzo przygięte. Możemy całkowicie... Zobaczcie, możemy zrzucić tak. Rzucamy Satyra, rzucamy 2 razy Podwójne Cięcie i wymieniam się praktycznie z każdym stworem, który on rzuci. Tradzież myśli. To opisywałem w patchu, że kosztuje teraz 2 mana, a nie 3. Podwójne Cięcie. Nie! Jaki drań! Czemu? Draniu. To była jedna z kart. Drugi satyr. Dobra. Rzucamy... Teraz tak, słuchajcie, bo są 2 satyry. Którego warto rzucić?
Moim zdaniem zastanówmy się. Tu już mamy wyrzutka. Tu będzie łatwo zrobić wyrzutka, jeśli rzucimy z prawej strony. Jeśli rzucimy tego z lewej strony, to znaczy, że wyrzutka dla widmowych wizmy zrobimy dopiero, kiedy rzucimy czaszkę Gul'dana. Więc bardziej się opłaca nam rzucić z prawej strony. Więc rzucamy z prawej strony. Atakujemy wszystkim. Tworzymy satyra. Koniec tury. Widzicie, jak ta talia dużo tempa tworzy, prawda? Zużyliśmy tak naprawdę tylko 3 mana. Mamy cały czas 4 karty na ręce. I mieliśmy 5 stworów. W tej chwili mamy 4. Rewelacja, po prostu. Po prostu rewelacja. Jaka jest wola Elumy? Co nasz kolega zrobi? Zadaje 3 punkty obrażeń i kradnie życie, okej. Okay. Ale mamy drugiego satyra. Aha, okrzyk bojowy, inwokuj Galakronda. Okej. Okay. I drugi raz, drugi cięcie. Pomagam to troszkę, jednak z wymianą. Nie ma co ukrywać. Dobra, to sobie zatrzymamy na jakiegoś lepszego przeciwnika. Rzucamy drugiego satyra. Używamy zdolności bohatera. Zabijamy sobie przeciwnika. Tworzymy kolejnego satyra i atakujemy za 3. Cały czas będziemy mogli tworzyć satyrów, z tego, że używamy albo zdolności bohatera, albo po prostu podwójnego cięcia, żeby mieć atak. Więc on się musi teraz pozbyć drugiego satyra. Okej. Okay. Jest Hojnowa, która też została o 1 many zmniejszona w stosunku do pierwotnej wersji, która kosztowała 5 many. To tak naprawdę można było nie rzucać nic, ale myślę, że to nie miało za bardzo sensu. Jakby nie miał aury, to byśmy byli w domu. A jak ma aurę, co za różnica. Nie możemy grać po prostu tak bezpiecznie. Dobra, słuchajcie, rzucamy niewidzącego obserwatora. Co bierzemy? Przyszło to, że mamy 6 many, więc możemy... Dobra, 2 adepty. 2 razy adept glewi będzie bardzo dobry. Bo jesteśmy w stanie naprawdę tutaj zrobić duże obrażenia. A poza tym to duży stworek. 7 na 4. Musi się go kolega pozbyć. Nie chcę na razie rzucać czaszki Gul'dana, bo mamy cały czas w każdej turze stwory do rzucania. O, prowokacja, odrodzenie, przewrót 3 punkty zaletą bohaterowi. Dobra, dobra, dobra. To teraz tak. To teraz tak. Tu atakujemy. Zabijamy. Rzucamy tego pana. Niestety nie mogłem zrobić to w odwrotnej kolejności, bo musieliśmy zaatakować w tej turze bohaterem, a on miał prowokację. Tak bym zagrał, zaatakował jego bohatera, zagrał satyra i potem wymienił się moim drugim poplecznikiem. Dobra, stronnikowi. Jeśli mamy zachować nomenklaturę. Nigdy mnie nie złapią. Okej, okay, dobre karty trafił generalnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uderzenie chaosu. Dobra, musimy tutaj wykorzystać uderzenie chaosu. Będziemy do tego w stanie zrobić jeszcze adepta glewi, sprzątniemy jego kapłana. Dobieramy jedną kartę. To jest 2. Dobra, no to musimy zaatakować. Drugi adept glewi. I 7 w trachę. Koniec tury. Pamiętajcie, że teraz także priest, kapłan, ma kartę, która niszczy wszystkich stronników, którzy mają 5 lub więcej ataku. I bardzo możliwe, że zaraz to zobaczymy. Niestety troszkę się wystawiliśmy, ale wydaje mi się, że nie mieliśmy tutaj za bardzo wyboru. Musimy być bardzo agresywni, jeśli chcemy. Nie wygramy z nim na w późnym etapie gry. To jest deck kontrolny, więc musimy to zrobić jak najszybciej, a już wyleczył się sporo.
Więc zobaczymy, co on tam robi. Tak sobie myślę. No to sobie myśl, koleżanko. Tylko nie za długo. W tej chwili używamy naszego HP jako po prostu zasobu. Więc używamy do wymian i tak dalej. Dopóki nie będziemy mieli zera, to się do nigdy nie przejmujemy. Ile mamy HP? To my jesteśmy agresorem. Okrzyk boewy, otrzymuj dwa efekty. Co tam wybierze? Boską tarczę, okej. Okay. I zryw, czyli wymienił się za jednego. Dobra. Dobra. Słuchajcie. Dwie karty. 3, 5. Jesteśmy w stanie sprzątnąć. 3. No dobra, rzucamy altruistę. Rzucamy też skrzydło cienia. I teraz tak. Nie no, rzucam podwójne cięcie. Spieprzyłem. Za przeproszeniem. Dobra, musimy tak. Nie rzuciłem z karty z najbardziej prawej strony. Trzeba było to inaczej zrobić, a nic nie poradzimy. O, jedno obrażenie zadałem za mało. Mogłem rzucić wpierw rażący wzrok, potem dobranie dwóch kart i potem plus jeden do ataku. Byłby na 7 HP, ale i tak byśmy musieli go zabić rażącym atakiem, tak mi się wydaje. Więc tak naprawdę zgubiliśmy jedno obrażenie na jego bohaterze. To jest oczywiście problematyczne, bo jeśli przegramy przez to jedno, no to będziemy widzieli, gdzie to się stało. Niesamowity jest ten altruizm. No, co wymyślisz? Znisz losowego wrogiego stronnika. To dopiero jak zginie. Kradzież życie plus 2, plus 3. No dobra. Ile razy możemy w niego zaatakować? Zniszczę nam losowego wspólnika. Ojejku. 12 HP się wyleczy. To jest strasznie dużo. Nie, musimy dobrać karty. Nie mogę przeczytać karty, kolego. Dobra, czyli tu zadajemy... Okej, okay, musimy rzucić czaszkę Kildana, żeby zadać obrażenia. Jesteśmy w stanie go zabić? Kurczę, nie jesteśmy. Potrzebujemy jego, to na pewno. No, raz zobaczymy, czy mamy Leafa, czy nie mamy Leafa. Powinniśmy mieć, tak? Nie ma szans. Dobra, i tych dwóch zostawiamy. Tych dwóch zostawiamy w ręce, żebyśmy mogli rzucić w kolejnej turze. Cztery punkty życia. Skomplikowana tura. Coś myślę, że mogą zagrać lepiej. Ale nie jestem pewien, co. Będę twoją tarczą. Co my tu mamy? Prowokacje i inwokacje dla Galakronda. No albo muszę się teraz naprawdę dużo wyleczyć, żeby mieć szansę to przeżyć. Jeszcze mamy metamorfozę, która kosztuje tylko 2.
Tak naprawdę jednego możemy zniszczyć. Daj stronnikowy opis, agonia przez ich dwóch kopii tego stronnika. No dobra, ale wygrywamy. Siema. Ignorujemy prowokację. Niesamowicie potężne są te legendarne karty w Demon Hunterze. Jej! Czy kurczak? Już nie kurczak, a goblin. No dobra, słuchajcie. O, jeszcze 3 pakiety zdobyliśmy. No i super. O kurczę, jeszcze 4. 5. Wiecie co, to na koniec odcinka otworzę sobie tych 5 pakietów. Co dostaniemy? Może jakieś legendy? Epicka karta. Okej, okay, epicka karta. Za moich czasów to tej karty nie było w podstawowym secie. Co tam jeszcze mamy? Tu nic ciekawego. Mistrzyni kamuflażu. Uwaga, jakaś legenda, no. Haha, fiki rzezilotka. Dla Watera. Zniszcz stronnika, wszystkie jego kopie. Ale fajnie, trafiliśmy sobie legendarną kartę. I ostatni boosterek. No i super. Dobra. Słuchajcie, dziękuję, że obejrzeliście materiał. Widzimy się następnym razem. Łowca demonów. Wydaje się być bardzo potężny. Zobaczymy, czy coś się zmieni w przyszłości. Do następnego odcinka. Pa, pa.